Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Matizy DJ i witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima Special Edition. A dzisiaj sobie pójdziemy do grobowca Jurgena Wiatrowładnego. Ruszajmy więc. No i też do ostatniego odcinka sobie troszeczkę pograłem, powiedzmy. Ja mam właśnie ten nowy set, czyli to jest set, jeśli dobrze pamiętam, Crusader King. Jeśli ktoś kojarzy, ja nie kojarzę. Znaczy coś tam mi się świta, ale nie wiem w którym kościele. Mandita. Stalowo-buławe. Indoril. Co kurwa? Indoril Maze. Okej, to tak dziwnie brzmi. Ale mogę sobie nawet wziąć za ten. Bo to mam 30-15, no. Aja. Bieramy i jedziemy. Dzisiaj żadnej opowiastki nie będzie. Jest to odcinek tak troszeczkę spontanicznie nagrywany. Najprawdopodobniej będzie w poniedziałek akurat, więc no. Letymy. Tak samo, chciałem powiedzieć, że najprawdopodobniej nie będę sobie szedł w lekkie pancerze. Znaczy, nie mam nic przeciwko nim, one są spoko, naprawdę. Tylko nie ma żadnego dobrego moda na jakiś, nie wiem, wyglądający jak ciężki pancerz. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Nie, wróć. Tu chciałem. Poszedł. Nie doleci. A nie, wow, to się zdziwią. Teraz. Ej, nekromanto. O. W sumie nekromantko. Ale walić to. Dobra, ja poproszę to. Nie, bo tutaj nic nie mam, tu mam te, tam mam te. Okej. No jeszcze mi nawet nie oddali strzał, no co za chamy. No nie wierzę w nich po prostu. Dobrze. Okej. Pięknie. Współczuję im. A katusz indziej. Aha. O? O fuck. Tego nie chciałem. Ja już podziękuję, ja mam. I tu nic. A tu. Aha, bo dwie strzały. No tak w nią wpieprzyłem. Wow, co się dzieje? Nie ogarniam sterowania. Dobra. Wracamy normalnie. No dobrze, idziemy dalej w głąb. Kolejna nekromantka. Nie, nie ma nikogo. To jest tylko twój wymysł. Tak jak się gra za dużo w gry. Różne oczywiście. I się po prostu pierdolą już to wszystko. Oż ty w mordę, ale mnie pizgnął któryś z nich. Dobrze, nie żyjesz. W sumie te strzały głupio wyglądają na mnie. To mam jest tak z tyłu. O. To ciekawe. Mikstura zdrowia, zdrowia, wino z Alto, tam jakiś wilczek. No okej. Okay. Oje. Jak któraś pusta, to wypierdalać. Nie no, może... Chodźcie. Aha, jeszcze... No tak, bo zapomniałem powiedzieć, zainstalowałem też parę modów.
I tu widać, że pierwszy z nich nie działa, czyli perspektywa, wiecie, pierwsza osoba lepsza. No ale trudno, już się nic nie poradzi. Na to. Natomiast drugie, no to jak już widzieliście, to jest SkyUI, które jest, znaczy jakbym powiedział, wymagane do gry w Skyrima. No bez tego to tak średnio bym powiedział. Dobra, powalczymy sobie trochę tym, ogarniemy, które lepsze. Bierzemy to. To też, na lepszy loot. Mamy moda, właśnie, by coś w tych urnach w końcu było. W sumie na ten. Bo nie wiem, czy jest, ale to bym musiał się sam dowiedzieć już. O, i bardzo fajnie. I takie coś lubię. Bo jest coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. Jak się to nazywało? Diamond? Chyba tak, coś takiego. Że po prostu mamy zbroję diamentową i coś ten deseń. Znaczy wiecie, złoto plus diament i to jest bardzo wytrzymałe. Właśnie nad czymś takim zastanawiałbym się, nad zainstalowaniem takiego moda. I... aha! Fuck! Ja zawsze wezmę to, czego nie potrzeba. Ajami. Tutaj coś jeszcze mamy? Fajnie! Ja no, jednak ja sobie wolę mieć tą buławę przy sobie. Nie wiem czemu, czuję się bardziej z nią lepiej. Orkowe rękawice, nie podziękuję. Długi łuk tak samo. Fajnie wygląda ta maczuga. Fajne ma kształty. To źle zabrzmiało. Ale nic się nie poradzi już na to. No i tak jak wiecie, po prostu tutaj już wyruszyliśmy. Znaczy w sumie ja, bo skończyliśmy gdzieś indziej. Ale po prostu ja już tutaj wyruszyłem zawczasu, więc no. Chamie, zbolały mi tu, a masz. Wiecie, bo po prostu ja mam tutaj umiejętności. Nie, dobra. Czyli tutaj bym sobie na przykład wyzerował. I bym sobie dodał te wszystkie perki, nie tu, tutaj. No, bo to jest na 30 i to jest na 30. Bo potem mamy już na 50 i na 50. No, a tu mam tak po prawdzie 49, czyli jeżeli bym dojechał do 50, to bym mógł sobie wszystkie tam perki władować jakoś. I byłoby fajnie. No dobra. Wakizashi! Kurde, co to jest za nazwa w ogóle? Wakizashi! Tam było? Nie, tam nic nie było. Okej. I lecimy dalej. Mieszek, śmieszek. Justengraf. Deep. Deep to the Gimli's ass. No, poprawię się lekko na fotelu i jedziemy dalej. Wow. Ej, bo jest to skorbancy. A masz.
A masz. Ja, bo już nie pamiętam, czy nie, bo ten tu był po prostu zakręt i się schodziło, okej. Skrzynka! Rokowa zbroja łuskowa. Nie. Znaczy nie dla założenia, ale dla sprzedaży też tak w sumie średnio. Tak, dobrze mi się wydawało. On uciekł gdzieś. No właśnie szkoda, że nie mam jeszcze tego ogarniętego perka, że jak jest przywołanie, bo w sumie na który to jest, bo już sam nawet nie pamiętam. Przywracanie znaczy się, bo przywołanie to jest w ogóle. Na 40 to, że po prostu też kondycję przywraca i to jest bombastowe po prostu. To nawet jeżeli się nie gra magiem, to jest bardzo przydatne, bo nie trzeba po prostu zużywać jakby kasy na te same miksturki, czy też samemu ich tworzyć. Więc jak dla mnie bardzo fajnie. A masz. Ekstra kondycji, czy Vanguard. Nope. No i właśnie chyba sobie też test przenam. A dodam sobie to bardziej. O, czyli to powinna być trójka, powiedzmy mniej więcej. Tutaj coś mamy. Putint. Czeszka trola. To się nazywa umrzeć z trolowatą twarzą. Nie, to było słabe, przepraszam. Ale wiecie, o co mi chodziło raczej. Oż ty w mordę. A, bo tam jest kurczę Jensen. Hopsiuk jeden. Przepraszam. Kurwa, jestem zajebisty. Nie wyciszyłem telefonu. Tak jak już coś wspominałem. Ja kurwa jestem zajebisty. Krzyki. Trąba powietrzna. I teraz sam tego pana. Pum. Pum. No, ładuj się. I fajnie przeszliśmy całość. Ja poproszę teraz mocik mój. Sztaba z żelaza. Granat. Uwaga, pani, granat. Wow! Ebonów hem niezwykłego zniszczenia. No, to będzie co do sprzedaży. No, no, no. No ten bym się nie mógł przedostać, nawet jakbym bardzo chciał. Więc... no. Hopa. Palm Soul. Soulstheim. W sumie...
Napiszę sobie, będzie fajnie na odcinku. O skurczesyn. O fucking bitch. Shit. Zanikanie, eteryczność. No tego po sobie się nie spodziewałem, że... Ej, nie, serio. Nie wiedziałem, że ja tu przeżyję. Ja kiedyś skakałem nawet do wody chyba tam i nie przeżywałem, a tutaj... Glacial Crystal Ingot. Nie, dziękuję. Chociaż... Daj pan to. Najwyżej będzie się sprzeda, to i tyle. Hopa. I takie właśnie miejsca mi się podobają, które tworzą taki mały mikroklimat. No powiecie, że to nie jest fajne, że idziecie sobie jaskinią taką, wiecie, w kit prostą, długą, ciemną i nagle wychodzicie, patrzycie w górę i jest tutaj, znaczy wychodzicie jakby z danej jaskini, patrzycie i jest, są drzewa, jakieś rośliny i krzaki i tak się zastanawiacie, czy wyszliście na zewnątrz, a tak naprawdę to się okazuje, że to jest jaskinia, która ma otwór u góry. I to tak świetnie wygląda, jak dla mnie. Naprawdę. Bo to świetnie wygląda. Zarąbiście wręcz. Tu jeszcze powinien być gdzieś szkielet. Jest. Dziękuję. Sporo tego. Tu też sporo. No dobra. Kurde! No pamiętam, że się to jakoś robiło, tylko już nie pamiętam jak. Ajajajajaj. O! Coś takiego było. Aha! Przechyczyłem cię. To mi nie wygląda dobrze. Lepiej się przygotujmy. Aha! O Jezu, tych... Oj, oj, oj. No, zawsze robię mi drenaż. Kwa! Nienawidzę pająków w grach. Wow, dobra. Jedną chociaż taką muszę sobie walnąć. Ten mogę mniejszą, ale już walić to. I teraz się przyda coś, z czym mogę szybko zapieprzać. I otwieramy wrota. I oto, ukazał się nam grób Jurgena Wiatrowładnego, założyciela zakonu Siwobrodych. No dobra. Czas ruszać dalej. Przyjaciel. No, przynajmniej załatwił za mnie robotę. Więc akurat spoko, przyjaciel. Nic nie ma. Urnie też. Urna.
No zamiast kurwa będzie uchona, uchona, uchona. Powiem tak, jestem złodziejem pierwszej klasy, ja niczym nie pogardzę. Co tu mamy? Jadem alchemii. Kostur strachu. Light spite body shield. Ciekawe. I żelazna boja. A, boja. Kurwa, boja? Tak, ja jestem na oceanie. Boja? Boi! Nie no, ale kur... Nie mam pytań. Przeczytałem zamiast zbroja boi? Boja. No, to jak ci tam idzie wykuwanie tych boi? O Boże. I wychodzimy stąd. No się ma drog. W sumie tak się zastanawiam, czy już nie poleci na Solheim, może po części pokazać wam jakieś tam ciekawsze questy. Albo... do brońcu świtu, jak zdobyć jakie te magiczne bełty. Bo to też jest dosyć ciekawe. Dobra. To lecimy do rzecznej puszczy. 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 Okej, nie mam pytań. Może też wam załatwię ten ogarnięcie przed świtu, ale to już poza odcinkiem myślę. Chyba by przydało się tego skurczysyna mieć jako broń już. No sorry, tak naprawdę. No dalej mały dajesz. I kuń. I kuniec. No się ma Gerdur. Dzień dobry, żona. Witaj, mężu. Późno wstajesz. Zasiedziałeś się pod śpiącym gigantem, prawda? Good to see you again. No, oczywiście, że już dawno wstałem. Na długo przed tobą. Kurwa, jest 10 po południu. Wrócę do pracy. Hej, uważaj! Do tartania, Gerdur. Uważaj na siebie, mężu. Uwa, Sigrid. Czy dobrze widzisz? Rozmawialiście ze Svenem? Może nie, może nie ważne, ale na twoim miejscu bym się od niego zdarzył. Jak mi zniknął? LOL. Nie, bo tak się zastanawiam, czemu oni mówią sobie mąż, żona? Czego chcesz? Takie what the fuck? Okej. Jestem oberżystą. Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Kurwa, te strzały głupie. Chodźcie tu. Hopa. Ciągniemy sobie łanie i zaczekamy na nią. No. Więc to ty jesteś tym... Wydaje mi się, że... Musimy porozmawiać. Chodź ze mną. Bijemy za naszą młodo... Za płynący jak wino czas. Za epoki napaści kres. Za śmierć, co oszczędziła nas. Pozbędziemy się gromowładnych. Nie, chciałem potem flipa zrobić, a bardziej kubek flipa. Naszą siłą męstwem, ale i stalą i... Au. Teraz możemy porozmawiać. Królów mordę chcą. Przynieście miodu tym radosnym sercom. Kuka naszym żywiołem. Myśmy Skyrim dzieci. Sovngarde wzywa, z naszych ciał duch uleci.
ale ziemia ta należy do nas. My ją uwolnimy od plagi kalającej nasze nadzieje. Berserka. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię za smo... Mam taką... Właśnie wręczyłam ci róg Jurgena Wiatrowładnego. Tylko w ten sposób mogłam się upewnić. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to... Jak napisałam w mojej... Jestem członkinią grup. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że... Wiedziałam, że siwobrodzi... Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że jako nieliczny jesteś jedyny. Umiesz to robić? Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. Rzecz nie... Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite no tak. Przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pom... Wiem, że tak jest. Potem odkryłam. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko. Nie wiesz? Przecież od ciebie. Czyli je... tym się właśnie zajmuję. Tak. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się z Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny. Muszę założyć swój strój podróżny. Daj mi chwilę, będę gotowa. Tak lepiej. Ruszajmy w drogę do Gaikin. No, co z tego, że ona sama sobie idzie. Na mnie ma wyrąbane. O co chodzi? Dobra. Natomiast ja chciałem od... Skumweseny. Ostrożnie. Aha. Ruszam w podróż. Po co ten gość? Nie wrócę go. I teraz się zastanawiam, no dobra, zrobimy 33-minutowy odcineczek, taki fajny, powiedzmy, bo chciałem jeszcze na wysoki Hrodgar się udać. Kurna, ale ja tu mam gorąco. Nie no, wiecie, nie mieć żadnej wentylacji, niczego, komputer się też grzeje, jak się gra. Więc no, wait, what? A, bo mi zaznaczyło jako ten. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj. 28 minuta. Tarararum. Mistrz Arngain, rzecz jak tam ciebie Arngain. Udało ci się odzyskać Ziomuś, naucz mnie. Ja też chcę tak wyschodzić z kamienia. Dobrze. Smoczym dziecięciem, to chodź tu i mnie ogłoszaj. Ja nie. O. Nauczyć się ostatniego słowa nieugiętej siły. Blach. Znaczy pchać. Będę ci pchał. Dzięki trzem połączonym słowom będzie fus titrodach. Korzystaj z niego mądrze. Mistrz Wulfman, naucz cię teraz. Jezu, wyglądam jakby miał jakieś gogle. Co tu było? No to jest to widzieliście. O Boże, jak to wyglądało? Chcemy z tobą porozmawiać. Spoko, to gadaj. I przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos siwobrodych. Ty jednak możesz. Lake, no.
Rok? Gdzie? No i zapako. Tobą łotworem. Okej. No. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałbym wam podziękować, że razem ze mną byliście, że oglądaliście. Dajcie subskrypcję, łapkę w górę. Oceńcie komentarzem, ale pozytywnym, jakimś kreatywnym. I myślę, że widzimy się za tydzień w następnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. I to by było na tyle. Siemaneczko.